Sejneska Księga Baśni to jest nasza wielka radość, bo tak sobie obiecujemy i tak sobie marzymy, że będzie to coś bardzo pięknego, bo po raz pierwszy zostanie zebrany cały bardzo ciekawy materiał ze świata dzieciństwa, ale też ze świata dorosłych, z pamiętania, z przekazów rodzinnych. Taki rodzaj opowieści, która wiąże się z baśniowością świata, w którym my żyjemy. To wynika troszkę z tej naszej aktywności w ogóle zbierania historii, opowieści. Myślę tutaj o tych naszych 10 latach, kiedyśmy krzątali się tak wokół miasteczka i zbieraliśmy historie o sąsiadach, zbieraliśmy historie domowe, wszystko co dotyczy tradycji wielokulturowych tego miejsca. I zawsze gdzieś tam się też przewijał temat związany z baśniami. Często zadawaliśmy sobie pytanie, a jakie baśnie czytacie wy dzisiaj? Jakie baśnie czytali twoi rodzice? Czy opowiadała babcia twojej mamie bajki? Jakie to były bajki? Więc myślę, że to nas skłoniło do tego, żeby taką całą opowieść baśniową pozbierać. Ale nie tylko pozbierać, żeby też stworzyć. I stąd się narodził pomysł, ażeby do tej baśniowej naszej opowieści zaprosić wspaniałych pisarzy, którzy zabiorą w taką literacką, niezwykłą podróż młodych ludzi. Bo to jest tak pomyślane, że pisarze, których zaprosiliśmy, 5 pisarzy i pisarki, oni będą mieli pod opieką młodych 13-14-letnich ludzi i każdy z nich będzie autorem jednej z baśni. I pracujemy już nad tym i te baśnie już powstają. Do współpracy zaprosiliśmy pisarzy, którzy są związani z nami, ale też to są osoby, które tworzą pogranicze, które przewijają się jakoś przez naszą pracę, tak jak Agata Tuszyńska, wspaniała pisarka, która będzie tworzyła opowieść z wątkami bardzo silnie skierowanymi ku przeszłości, kiedy to miasteczko było także miasteczkiem żydowskim. Myślę tutaj o Birutę Januszkajtę, której przepiękne opowiadania o Puńsku, o ziemi, jej urodzenia wydaliśmy w Almanachu Sejneńskim. I ta część pracy poświęcona będzie właśnie takiemu znalezieniu takiej nici do świata litewskiego. Janina Osewska, poetka z Augustowa, pisarka, podróżniczka, fotografka, a przede wszystkim znakomity przewodnik po świecie przyrody dla młodych ludzi. I ona będzie z młodzieżą naszą tworzyć baśnie, które są właśnie taką krzątaniną wokół natury. Małgorzata Sporek-Czyżewska, która zaprowadzi nas troszkę do świata Rosjan starobrzędowców. No i wreszcie Krzysztof Czyżewski. No, na pewno to będzie jakaś piękna baśń wokół może przysiąg, które sobie składamy w dzieciństwie, idąc za Czesławem Miłoszem, a może idąc za Jerzym Ficowskim, który zawsze mówił o tym, pamiętaj, aby jak to dobrze być dzieckiem i abyś nigdy nie zgubił w sobie dziecka. Ale to też będą opowieści związane z cyganami, Romami, którzy przybywali tutaj swoimi taborami do lat 60. I myślę, że to będzie taka cała opowieść z tym światem trochę magicznym, takim kolorowym, cygańskim. I teraz jesteśmy na etapie tworzenia tych baśni. To będą takie baśnie, takie po naszemu. To znaczy takie obejmujące świat sąsiedzki. Bez takiego oddzielania od siebie, tylko z małym takim nacechowaniem w kierunku jakichś właśnie, czy to Starowierów, czy Żydów, czy Litwinów. Ale jednakże to będzie świat sąsiedzki. Za chwilę zaczniemy tworzenie obrazów do nich. Bo taka jest też idea. Będą bardzo pięknie ilustrowane przez młodych ludzi pod opieką Wiesława Szumińskiego, który całą opowieść plastyczną pięknie wymyśli. Te baśnie i ilustrowane, literacko opracowane będzie można poczytać i oglądać w internecie. Czeka nas wielka, wielka uroczystość w szkole, kiedy to będziemy czytać sobie te baśnie. No i będziemy świętować. Sejneńska Księga Baśni.
pierwsza. Bardzo się z tego cieszymy.